Witam serdecznie, moim gościem Paweł Zygmunt, Dom Weselny Sylwia. Witam. Dzisiaj dość nietypowej roli. Paweł dzisiaj z boku odpoczywał. Dlaczego odpoczynek, Paweł? Wytłumacz dzisiaj widzom. No troszkę wymuszony, odezwało się kolano. Jakieś tam przeciążenia były dość ostre ostatnio, także na razie odpoczywamy z dwa tygodnie, zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze, że grasz w takim Domu Weselnym Sylwia, bo możesz sobie pozwolić na odpoczynek, bo jakościowo drużyna jest u was wybitna tak naprawdę i jeżeli jeden zawodnik odpoczywa, a drugi nawet nie dojedzie, to jednak ma kto zastąpić. No dzisiaj z tym było różnie troszkę. Mieliśmy tylko jednego na zmianę, no sprzedałby się ten drugi zawodnik. No oczywiście jak się stoi z boku, no to raczej by się chciało być na boisku, no ale niestety no nie dało rady i czekamy, aż zdrowie wróci do normy. Życzę jak najszybszego powrotu do tutaj naszej ligi. Jak oceniasz z przebiegu tutaj linii bocznej, tam gdzie stałeś, jak obserwowałeś swój zespół, jak byś ocenił, jak oni dzisiaj zagrali? Znaczy, obserwując swój zespół, było tak, że no, ułożyło się na początku po naszej myśli, strzeliliśmy szybkie dwie bramki, potem była pełna kontrola. No chłopaki, tak jak mówię, mieli tylko jednego gościa na zmianę, no to jednak jest ciężko takie zagrać 20 pełne minut, jak na przykład grał Marcin tam całe praktycznie 20 minut sam bez zmiany, ale daliśmy radę, jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, więc myślę, że nie sprawiło nam to jakiegoś tam większego problemu. Patrząc na pojedynki, historię wstecz, gdzie Sączersi walczyli z Domem Weselnym Sylwia, to dzisiaj bardzo spokojnie, bym powiedział nawet tak troszkę nie brawo, taki mecz bardzo, bardzo śpiący. No nie wiem, jak przeciwnik podeszedł do tego meczu. No my oczywiście byliśmy skupieni od samego początku, dlatego te dwie szybkie pierwsze bramki, no gdzieś tam nam to pomogło ustawić sobie ten mecz i potem była pełna kontrola, także nie było jakiegoś tam zaskoczenia ze strony przeciwnika. Paweł, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, dziękuję za wiatr. Dzięki, pozdrawiam.